Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Nagrywam ten filmik trochę w odpowiedzi na wasze spostrzeżenia. Na przykład wiele osób nie wie, że ja uczę niemieckiego online. I tym filmikiem chcę wyjść na powierzchnię i taki coming out zrobić. Tak, uczę niemieckiego online i zapraszam was też do lekcji ze mną. Do kontaktu ze mną, żebyście mogli porozmawiać. Najpierw, jeżeli ktoś z was chciałby ze mną mieć lekcję, to nie od razu umawiamy się na lekcję, tylko najpierw rozmawiam z tą osobą. Wczoraj rozmawiałem z chłopakiem, no ponad godzinę nam wyszło. Ale nie jest to płatne. Mówię, kurczę, chcę kogoś poznać, chcę, żebyśmy zawiązali relacje. Dla mnie to jest dosyć ważne, że w momencie, gdy mam z kimś lekcję, to musimy się znać, nie? Lekcja z nauczycielem to jest pewna relacja, którą musimy zbudować. I to jest, bardzo sobie to cenię, żeby właśnie w ten sposób pracować. I właśnie to robię, że najpierw ucznia muszę poznać, uczeń musi poznać mnie. Bo z nauką jest trochę tak, że są dwie osoby, różne charaktery, różne temperamenty. Nauczyciel i uczeń. I one muszą się zazębić, nie? To musi pasować do siebie. Są osoby, które nas drażnią. Są osoby, których nie lubimy tylko dlatego, że wyglądają tak, jak wyglądają. Albo mówią w ten sposób, jak mówią. Różnie to bywa. Natomiast daję sobie ten czas na zapoznanie się, nie? Dlatego zawsze, jeżeli macie wątpliwość, zastanawiacie się, czy chcecie mieć ze mną lekcję, napiszcie do mnie i ustalimy jakiś termin rozmowy. To może być 15, to może być pół godziny. Na ile mam czas, też możliwości, bo to jest, może być różnie, nie? Ale nie ma z tym problemu żadnego. Oczywiście za darmo. Słuchajcie, mam takie cztery sposoby nauki ze mną. No, indywidualne to jest pierwsza. Czyli umawiamy się na jakiś dany dzień, dana godzina, to jest jasne. I robimy każdy materiał możliwy, jaki jest tylko. Druga forma, też na której trzeba się pojawić i być, to są lekcje grupowe. I uwaga! Ja zdaję sobie sprawę, że niektórzy z was, jak słyszycie lekcje grupowe, to macie taki odruch wycofania się. Wynika to, może to wynikać z waszych złych doświadczeń ze szkoły językowej czy z kursów, w których było na przykład kilkanaście osób albo 20, w których było kilka osób dominujących. Nazwijmy je po prostu gaduły, które zagadywały nauczyciela czy nauczycielkę i reszta musiała albo tego słuchać, bo językowo nie potrafili nawet zareagować. Ej, ale jeszcze teraz my chcemy gadać, nie? I po takich kursach, no, na przykład nauczyciel skupia się tylko na tych lepszych uczniach, to powoduje, że reszta ma trochę, no trochę czuje się, że jest niedooceniona, nie? Że jest taka trochę, ciągnie tyły cały czas. U mnie na grupie jest inaczej. U mnie na grupie nie ma konwersacji stricte, czyli nie ma takiej rozmowy. Mówię to od razu na początku. Natomiast jest ćwiczenie zdań. Czyli bierzemy zdania, ja każę wam tłumaczyć na niemiecki i potem w zależności od tego, czy są błędy, czy nie, ja je komentuję i każdemu z was daję uwagę. Na przykład jakieś tam zdanie. Nie wiem, to pytanie zależy od grupy i od tematu, który przerabiamy, nie? Ale załóżmy, że czas przeszły, czas czasownika fahren. I mówię uczniom, słuchajcie, napiszcie mi... Muszę wyłączyć telefon, aż nie chcę mi się włączać. Napiszcie mi lub powiedzcie zdanie pojechałem do Niemiec, używając czasownika fahren. I osoby na czacie piszą mi to zdanie, bo nie wszyscy chcą mówić. To jest u mnie ciekawe, dosyć dowolność jest, nie? Nie musicie być przy mikrofonie, nie musicie mieć włączonych kamer. Dochodzi do paradoksów trochę, że ja mam uczniów od pół roku i nie wiem, jak wyglądają. Ale dla mnie to nie jest problem. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby uczeń się czuł komfortowo. I osoby piszą lub mówią, ich bin nach Deutschland gefahren. Nie? Na przykład ktoś pomylił, na przykład powiedział, napisał, ich bin nach Deutschland gefahrt. Nie? I tym kimś był na przykład jakiś tam symboliczny, przysłowiowy Tomek. Mówię, Tomek, słuchaj, to nie jest gefahrt. Czasownik fahren z nieregularny ma formę gefahren. A Tomek, okej, przyjmuję. I robimy takich zdań kilkadziesiąt na lekcji. Nie? I uczymy się na podstawie tych zdań szyku, uczymy się odmiany, uczymy się czasu przeszłego, uczymy się strony biernej.
jest ta właśnie ta dowolność, że uczniowie nie muszą być, czują się dosyć komfortowo, bo czują się, są w domu, piszą. Ja reaguję na każde wasze posty, mimo że was nie widzę, bo macie kamerę wyłączoną lub nie mówicie, macie mikrofon wyłączony, ale ja każdego dostrzegam i mówię: Julia, dobrze napisałaś, Agnieszka, tutaj błąd, Tomek, tutaj gefart, już mówiłem, i tak dalej. Także osoby czują, że ja z nimi rozmawiam. Zresztą każda osoba, która chciałaby do tej grupy należeć, zawsze je zapraszam do tego, żeby przyłączyły się do moich notatek. Z każdą grupą prowadzę notatki i archiwum, bo ja te lekcje nagrywam. I w związku z tym, nawet jak was nie ma, to możecie zajrzeć do tej lekcji i zobaczyć, co było. Wystarczy odtworzyć nagranie, które jest dostępne w tym pliku. To jest grupa właśnie, grupy. Mam trzy grupy. Zwroty podstawowe w poniedziałki o 19:00. Druga grupa to jest rekcja o 18:30 we wtorki. Wtorki 18:30 rekcja. I trzecia grupa też wtorek o 20:00. Zdania złożone. Czyli budujemy zdania szyk, przestawny, końcowy i tak spójniki tu się pojawiają. Powiem wam, że to jest taki wolny krok do przodu i gdzieś tam ta ceny są też odpowiednio mniejsze w tej grupie. Szczegóły napiszę wam, zresztą na mojej stronie są. Także bardzo was zachęcam do tej grupy. I też jest taka trzecia, Quizlet, chyba tyle, trzecia opcja to jest Quizlet, lekcje w Quizlecie. Ja o tym tyle mówię, że mi głupio trochę, także już nie będę o tym mówił. Tyle wam powiem, że w opisie macie stronę internetową i tam macie opisy lekcji, jakie mam w Quizlecie. I czwarta rzecz, która zażarła tak w sumie od listopada chyba działam, ja to nazwałem WAG. WAG od skrótu Wochenaufgabe. Zadanie tygodniowe. Na czym to polega? Że uczniom, oczywiście kto chce, kwestia też płatności, wysyłam co tydzień porcję zdań. Cztery zdania, najmniej to są cztery, które wysyłam, a najwięcej to jest 12. To jest też kwestia właśnie ceny. I polega na tym, że ja wysyłam te zdania uczniom. To są zdania po polsku. Są tam w nawiasie słówka, które musicie użyć. Niemieckie słówka i czasowniki, ale nieodmienione. Tak jakby ze słownika wyciągnięte. I wy te to zdania tworzycie, tłumaczycie mi, odsyłacie mailem. Ja następnie biorę te zdania, koryguję je, sprawdzam szyk, odmianę, brakujące słowa i odsyłam wam z powrotem. I wiecie, gdzie zrobiliście błąd. Czy błąd polegał na złej odmianie, czy błąd polegał na złym szyku zdania, czy w ogóle by zabrakło wam słowa. I wam powiem, że dosyć to fajnie się sprawdza. Nazywam to WAG i też, jeżeli chcecie, każdemu z was, kto by chciał, mogę wysłać taki roboczą wersję na spróbowanie, żeby zobaczyć, jak to działa. I wysyłam wam te zdania i wy te zdania ponownie odsyłacie i ja je koryguję i odsyłam. Ja to wysyłam w jednym tygodniu, macie czas kiedykolwiek, nie? Czy tam za kilka dni, czy kolejnego dnia, czy za tydzień, czy zdążycie za dwa tygodnie dopiero. Teraz po świętach sporo zdań dostałem do korekty. Ale co to powoduje? Że macie taki regularny kontakt z językiem i ze mną. Czyli czujecie, że ktoś was słucha, że ktoś koryguje wasz niemiecki, że ktoś robi uwagi. I bardzo też zachęcam do tego, nie? Także słuchajcie, zapraszam do lekcji ze mną. Podsumowując jeszcze jedną rzecz. Na dole w opisie i w pierwszym komentarzu znajdziecie link na stronę internetowej. I tam właśnie jest Quizlet, tam możecie te lekcje zobaczyć, jakie mam dostępne. Tylko musicie się zarejestrować na Quizlecie, żeby dostać dostęp. Napiszcie mi o tym. Ale też jest taka nowość, jest dział YouTube. I tam jest taka, jak wchodzicie w YouTube w menu i tam jest spisy, na razie to nazywam roboczo, może to zmienię, ale spis i wykazy lekcji, czy filmików. O, filmików. Macie zestawienie filmów, które mam na swoim kanale. Na zasadzie takiej, wiecie, wylistowanej, nie? Zestawienia. Sobie to cenią widzowie, bo faktycznie nie muszą szukać, szperać po internecie, tylko mają plik, mają vlogi, tytuły,
opisy tych vlogów, co mniej więcej, o czym traktuje ten vlog, o czym jest mowa i można szybko sobie znaleźć materiał z internetu, z mojego kanału. Nie? Także bardzo zachęcam. Powiem wam ostatnią rzecz. Trochę się obawiam. Może... dobra, taka minuta szczerości. Jest taka sprawa, że zbliżają się wakacje, nie? I w czasie wakacji bardzo dużo osób rezygnuje z lekcji i przerywa. Nie? Nie ukrywam, że ja z tego żyję. Gdybyście się zastanawiali już dłuższy czas nad lekcjami ze mną, to może to jest ten moment, żeby w jaki sposób uczyć się niemieckiego i w jaki sposób też zapewnić... tak, bo ja żadnych dotacji nie biorę z żadnych instytutów, żadnych finansowych, żadnych europejskich. Po prostu chcę żyć z tego, bo bardzo lubię tę pracę. Nie? Ale im więcej uczniów, tym będzie to lepiej szumiało. Także przemyślcie sobie i zachęcam bardzo serdecznie do tej nauki. W razie pytań macie maila do mnie, napiszcie. Możemy się umówić na spotkanie, możemy pogadać. Możecie wiedzieć o czym, żebyśmy się poznali. To jest bardzo ważne w relacji, żeby uczeń i nauczyciel się lubili. To jest takie moje odkrycie, już jakiś tam czas temu to odkryłem, ale musi być nić sympatii, nie? Bo jak nie ma czegoś takiego, to no tak ciężko, nie? Spotykać się z osobą, którą tak średnio lubię, nawet gdy jest mądra, no to wiecie, nie działa to w ten sposób na dłuższą metę. Także to jest dosyć ważne takie. Bardzo wam dziękuję, serdecznie was pozdrawiam i do zobaczenia na lekcjach. Hej, trzymajcie się, pozdrawiam, hej.